Dzień dobry, witamy bardzo, bardzo serdecznie na kanale Literasty. Przychodzimy do Was z filmem podsumowujący nasz czytelniczy miesiąc listopad. Małgośka, zaczynaj. W moim miesiącu czytelniczym to było różnie. Było troszkę tak, bym powiedziała, taka sinusoida, bo czytałam trochę bardzo dobrych książek i trochę takich, powiedziałabym, średnich. A na pewno jest jedna kontrowersyjna moja recenzja. Słuchaj, to zacznij od tych średnich. No dobrze. Średnią książką, jeśli subtelnie tak mogę powiedzieć, jest Ślepiec. Ślepca omawiałam w książkach ze zbrodnią w tle, w taki większy sposób, więc pewnie podlinkujemy Wam na górze. Historia dotyczy młodej adeptki kryminalistyki, kryminologii Lizy oraz pewnego profilera. Liza cierpi na depresję, jak to wszystkie kobiety, przynajmniej w większości w tych kryminałach, które czytałam dotychczas, ona jest w jakichś przejściach, ma jakieś trudności sama ze sobą, ta choruje na depresję. Ciekawą rzeczą są określenia tejże depresji, bo jak ona o niej opowiada, to właśnie na przykład mówi o deszczowym psie. I to, nie ukrywam, że Maxowi wyszło, bardzo mi się to podobało. Ale deszczowy pies jako co? Jako określenie depresji? Znaczy właśnie jak ona wpada w jakąś taką depresyjną sytuację. To mówi, dopadł mnie deszczowy pies. Deszczowy pies już mnie gdzieś tam po kostkach liże albo smyra. To są takie, ja tak to rozumiem. Tak. I to mi się bardzo podobało, natomiast cała książka jest bardzo, bardzo niestety czasami zdarzają się takie średnie książki i ta jest po prostu średnią książką. No jak macie ochotę, przeczytajcie i sprawdźcie, czy moja opinia jest zbieżna z Waszym poglądem. A jeśli nie, to trudno, biedny Max. Jedną z książek, które przeczytałam w tym miesiącu, to jest Anna Kańto, Wiosna zaginionych. Tak jak mówiłem Wam wcześniej, to jest taka podróż troszeczkę sentymentalna, bowiem wiele lat temu miałem taki romans z literaturą tejże autorki. Przeczytałem 13 Anioła. I bardzo, bardzo mi się podobała. Ta książka to jest też kryminał. Tak sobie myślę, że ja w tym miesiącu wyjątkowo tych kryminałów przeczytałem dużo, a przez ostatnie... Transformacje przechodzisz. Tak, a przez ostatnie 10 lat praktycznie żadnego. Słuchajcie, to jest kryminał. Bardzo fajnie skonstruowany. Ewenementem jest to, że główną rolę detektywa gra pani, która ma 73 lata i jest emerytowaną policjantką. Z tą historią, z tą zagadką wiąże się pewne jej przeżycia z dzieciństwa i tak jak podczas dzisiejszego odcinka opowiem Wam o jednym kryminale, który zrobił na mnie ogromne wrażenie, może też z racji zakończenia, rozwiązania zagadki, tak tutaj to zakończenie jest dosyć takie stereotypowe i sztampowe, co nie umniejsza wartości tej książki, bowiem jest to fajna rozrywka, czyta się ją łatwo i przyjemnie, aczkolwiek... Nie porwała. No nie porywa ta końcówka, bo cała ta akcja, która się dzieje wewnątrz tej książki do czasu właśnie tego rozwiązania, nie jest zła. Ale opowiemy dzisiaj o lepszych. Ale czy końcówka nie jest właśnie tym, co w kryminale powinno być kropką nad i całej książki? No jest. Danielu, w ogóle może jesteś taki bardzo łaskawy dla pani Kanto ze względu na to swoje podróże, romans. No, dziękuję ci. Pozdrawiam pani Aniu. Nie, ja nie znam, nie znam no, osobiście. Rozmawialiście przez telefon chyba nawet kiedyś, a, mój drogi. Ale to przy innej okazji. Wiem, ale wiem też, że taka znajomość ma miejsce. No to ja już nawet o tym zapomniałem. To tym bardziej serdecznie pozdrawiam panią Anię. Na pewno jeszcze będę sięgał po książki pani Anny Kańtoch. Przede wszystkim dlatego, żeby odnaleźć w nich to, co odnalazłem w 13 Aniele. Troszkę z innej beczki, a właściwie z bambuko. Ale chciałam sobie tak nawiązać, wiecie, jak w Dzień Dobry TVN robią te wszystkie. Aha. No to poszło. Poszło, nie? No tak myślałam. Słuchajcie, Powrót z bambuko Kasi Nosowskiej. Ci, którzy trochę mnie znają bliżej, czyli moi przyjaciele i znajomi, wiedzą, że panią Nosowską uwielbiam miłością absolutnie po prostu wielką i taką bezgraniczną. I tę książkę przeczytałam też z wielką uwagą, atencją skierowaną do słów autorki, która rzeczywiście w tej książce bardzo mocno się, ja mam wrażenie, odkryła. Czytałam tę książkę we vlogu, który też podlinkujemy. O co chodzi w tej książce pani Kasi Nosowskiej? Książka dotyczy wielu aspektów życia, które nam się przytrafiają. Na przykład o dzieciach. I co myśli o tym Kasia? Na przykład o kocie, który też jest to mi bliski temat. A i co... o mężczyznach też? O mężczyznach oczywiście, o kobietach. I co pani oczywiście. Kasia myśli o mężczyznach? No nie, Lulu, nie będę ci zdradzać ani widzom. No musisz to zobaczyć sam, przeczytać sam. Natomiast ja uważam, że no,
jest to na pewno z serca książka płynąca. Bardzo serdecznie ją polecam, dlatego że to nie są żadne prawdy objawione, które pani Kasia tutaj mówi, ale sposób, w jaki ona prezentuje te swoje złote myśli, ja wiem, że to nie fajnie może nawet brzmi, ale ja mam takie wrażenie, jak czytałam tę książkę, jakbym rozmawiała po prostu z kumpelą. I mi leży bardzo blisko, leżą bardzo blisko poglądy pani Nosowskiej. Z tego powodu właśnie ta książka gdzieś przyjemnie mi się czytała. Te problemy, które tutaj pani Nosowska poruszyła, są problemami ogólnodostępnymi, czyli każdy odnajdzie coś, co go mogło spotkać w życiu i może sobie zobaczyć jaką receptę, bo to przecież nie są recepty, ale inaczej nie umiem tego nazwać, Kasia miałaby na przykład na taką sytuację. Bardzo mnie rozbawiła sytuacja z kotem, ale po prostu do rozpuku. Mnie również, słuchajcie, mnie również. Do tego stopnia, że powiedziałam Toli, że Tola, przesłuchamy, ja cię po prostu puszczę, robiłyśmy coś i przesłuchamy tę sytuację z kotem. Aczkolwiek są tam o wiele bardziej poważne rzeczy, bo Kasia mówi też o zdradzie na przykład, której doświadczyła sama i której była sprawczynią i której doświadczyła sama z tej drugiej strony. Więc takie powiedziałabym wyznanie gwiazdy, bo niewątpliwie Kasia jest gwiazdą, które nie spotyka się, ja przynajmniej nie spotkałam u innych gwiazd. Ale co, dlatego, że jest takie bardzo, tak, intymne. Bardzo intymne wyznanie i nie ukrywam, że czytając to zastanawiałam się, no jakim trzeba być odważnym człowiekiem, żeby ocenić swoje postępowanie, opowiedzieć o nim, przyjąć na klatę pewnie hejt, który się w związku z tym wyznaniem gdzieś pewnie, może Kasia ma swoich wyznawców, więc może nie w za dużej mierze się rozszedł, ale jednak. No i to trzeba mieć po prostu jaja, no. I Kaśka moja. A to jest książka dla każdego czytelnika, czy jest jakiś wiek, od której można tą książkę czytać? No tutaj są też przekleństwa, więc aha, ja Toli na pewno bym tej książki nie dała, ale myślę, że takiej dorastającej młodzieży, dziewczynie, która ma 15-16 lat, no myślę, że spokojnie tak. I zachęcam naprawdę, przeczytajcie mamy, jak macie jakąś wątpliwość i dajcie swoim córkom. Kolejną książkę, którą przeczytałem i zaskoczyła mnie zupełnie, to jest Dzień dobry, północy, Lily Brooks Dalton. Zuzia mi ją poleciła, zresztą za chwilkę na Netflixie będzie film na podstawie tej książki, który wyreżyserował, czy też wyprodukował George Clooney, ulubieniec naszych wszystkich dziewczyn. Przepraszam za to, że SMS mi przyszedł, już wyłączam. Oj, Danielu, nieprofesjonalny. Nie, bardzo, bardzo przepraszam. Na pewno to jakiś bardzo ważny, dlatego może z pani Kańtoch? A może? Aż mnie korci, żeby sprawdzić. Ja się spodziewałem, czytając okładki, że to będzie troszeczkę taka książka science fiction, może troszeczkę o kosmosie i tak naprawdę nie wiem, jak wam ją sklasyfikować, bo rzeczywiście jest pewna załoga, która wraca z misji z Marsa, nie wie czego się spodziewać na Ziemi, bowiem stracili kontakt z jakąkolwiek stacją, z jakimkolwiek człowiekiem na Ziemi. I daleko, daleko, wśród zimnych lodów, na Antarktydzie, czy też na Arktyce, już nie wiem, nie pamiętam, siedzi człowiek, 60-letni badacz, filozof, etyk, który pasjonuje się też radiem. Oni nawiązują ten kontakt między sobą. I to jest taka pokrótce, nie chcąc zdradzać wam szczegółów tej historii, fabuła. Natomiast chyba książka dotyczy czegoś innego. Dotyczy samotności na własną prośbę, na własne życzenie. Czyli taki przez całe życie, jeżeli człowiek jest skupiony na sobie, no to nie ma siły, żeby pozostali uczestnicy jego życia wytrzymali ten egoizm. I tutaj ten człowiek się z tym zderza, zmierza i dochodzi do pewnych przemyśleń. I ten nawiązany kontakt z tym statkiem kosmicznym, który wraca z Marsa, jest pewną puentą jego życia i daje taką mu chyba nadzieję i zrzuca taką kurtynę tej jego zbroi, takiego właśnie egoizmu, takiego narcyzmu, wiary we własną nieomylność. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawa książka, bardzo mądra. Bardzo jestem też ciekawy tego filmu, bo tutaj jest kilka tylko postaci w tej książce. I George Clooney bierze się za reżyserowanie książki, które naprawdę niezwykle trzeba zobrazować, bowiem te opisy i przyrody na Antarktydzie i ten, co się dzieje na statku, są dosyć surowe. Więc naprawdę czekam z niecierpliwością, a książkę bardzo, bardzo mocno wam polecam. Kolejną książkę przesłuchałam w audiobooku, bo tak jak powiedziałam, dużo podróżuję i to pozwala mi
pochłaniać te książki w troszkę szybszym tempie. Czyli odchylamy się, tak? Teraz. Czyli się odchylamy. To jest tu. To jest ciało na wrzosowisku. Tak się to nazywa. Zachęciło mnie to dlatego, że to jest jakieś takie skandynawsko, szwedzko, duńsko-norweskie mi się wydawało. Historia opowiada o tym, że zostają znalezione zwłoki 12-letniego chłopca i jak te zwłoki zostają znalezione, to zaczyna się policja zastanawiać, czy właśnie główno prowadząca policjantka zaczyna się zastanawiać, dlaczego nikt nie zgłosił zaginięcia tego chłopca. Gdzie byli rodzice? Otóż to. No i po nitce do kłębka. Oczywiście jadą do tych rodziców, okazuje się, że rodzice także nie żyją. No i cała zagadka opiera się na tym, co się wydarzyło, kto zamordował, kogo zamordował, czy w ogóle ktoś kogoś zamordował. Takie różne. Wydawałoby mi się, że to jest dość ciekawe, fajne, bo są, ja bardzo lubię te szwedzkie nazwy. Nie wiem, czy to szwedzkie, kurde, nie chcę ciągle mówić, że to szwedzkie, a jakoś tak mi się kojarzą te wszystkie opisy przyrody szwedzkiej, czy też skandynawskiej. To mi się strasznie podoba i w tej książce też mi się to podobało. Natomiast, moi drodzy, to był taki kryminał. Ma też drugą część, więc myślałam, że może w przypływie jakiegoś, nie wiem, jak to nawet powiedzieć. Desperacji. Desperacji, Boże, brakowało mi tego słowa. To myślałam, że może tę drugą część przesłucham. Natomiast puentą niech będzie tej wypowiedzi mojej to, że to był taki kryminał, którego zakończenia nie pamiętam ni w ząb. I co to, słuchajcie, oznacza? Że nie czytajcie i nie słuchajcie. Trudno czasami. Tak bywa. Tak. No niestety. To po prostu przeleciało. Leci, teraz muszę sobie pomóc. I dalej leci. To dalej leci. To u mnie też coś przeleciało. To jest jedna z najnowszych książek Marka Krajewskiego, Moloch. I powiem wam tak. Ja przeczytałem bardzo dużo książek Krajewskiego, bo to był jedyny kryminał, który dla mnie był zjadliwy, a też może po inne książki tego gatunku nie sięgałem, więc przeczytałem całą tą serię Breslau, Liczby Harona, Erynie i tak dalej, więc pomyślałem sobie, a jechałem w podróż i był taki outlet, czy też taka mała księgarenka na dworcu PKP, więc kupiłem. Jaki outlet za cztery dyszki? Cztery dyszki zapłaciłeś. A cztery dyszki to nie jest outlet? Dobra, to jakieś fajne. No to nie właśnie o to chodzi, no, że nie outlet. A to może to był normalny kiosk ruchu. Właśnie. No, rozczarowanie moje jest ogromne. Dlatego, że w tamtych książkach tamta misterność tej intrygi była naprawdę przemyślana, mądra, interesująca, wręcz taka, gdzie chciało się pożerać dalsze te strony. Do tego opisy Marka Krajewskiego topograficzne, czy też co kto je, w jaki sposób. To wszystko oddawało taki duch tamtejszych epok, że naprawdę czytało się to ze swadą. Dodatkowo on wtrącał jeszcze jakieś cytaty po łacinie, bo sam z wykształcenia jest chyba doktorem i filologii, ale też na pewno znawcą łaciny. Natomiast ta książka, o czym ona jest, jak Boga kocham, nie wiem. Moloch to jest chyba jakaś zjawa, przekleństwo albo zły duch, który potrafi wpędzić pod ziemię podczas nowych budowy jakichś wielkich hoteli czy domów. No rany boskie, panie Marku, co się stało? Naprawdę, jak Boga kocham. No nie polecam wam tej książki. Ja pamiętam, jak powiedziałeś, że to było najgorsze wydane cztery dychy pod słońcem. No niestety. Wspólna nasza książeczka Aruna Milcarza. Dotyk szamana. Nasza cała recenzja jest oczywiście na naszym kanale i linkujemy. Ja jestem ciekaw, czy ty podlinkujesz te wszystkie rzeczy, które Nie, mówisz. Co ty? Tylko tak mówisz, nie? No. Przecież wiadomo, że je linkuję. Zawsze je linkuję. Ale teraz ich jest tak dużo, że nie wiem. Książka opowiada, dwutorowo jest prowadzona i opowiada o pewnym Tomaszu, który jest panem doktorem. Wykłada, tak, wykłada psychologię na uniwersytecie. Oraz z drugiej strony jest młody chłopiec Bator. Tak jest. I w jakiś sposób te drogi ich się przenikają. Ważnym elementem tej książki jest śmierć, samobójstwo właściwie popełnione przez ojca Tomasza. I to daje taki, to wprowadza w ruch całą tą akcję. Tak, całą akcję tej książki. Bardzo ciekawa rzecz. Polecamy ją bardzo serdecznie. I sięgnijcie, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tej książce, rzeczywiście sięgnijcie po naszą recenzję. Wielbiciele talentu Marka Chłaski, biegnijcie do sklepów, bowiem ukazała się jego nowa biografia autorstwa Radosława Młynarczyka,
proletariacki książę. Czego ja się dowiedziałem, a czego nie wiedziałem o Marku Chłaski? No niestety dowiedziałem się o Marku Chłasce. Dowiedziałem się parę brzydkich rzeczy, parę zaskakujących. Natomiast jest to też książka, która w dosyć fajny i bardzo taki merytoryczny sposób komentuje wiele z jego książek, i to zarówno z okresu tego, kiedy był w Polsce, jak i kiedy wyjechał na swoją tułaczkę po Europie i po Stanach Zjednoczonych. Fajnie się zaczyna, bowiem zaczyna się tak. W 1958 roku kariera Marka Chłaski dobiegła końca, a zaczęła się jego legenda. To był ten czas, kiedy on wsiadł do samolotu i odleciał do Paryża. On do Polski już później nigdy nie wrócił. Słuchajcie, czy przestanę czytać książki Marka Chłaski po tej lekturze, bo dowiedziałem się czegoś więcej? Nie. Czy mniej mi się podobają te wszystkie opowiadania Marka Chłaski? Nie. Wszystko mi się podoba i jestem cały czas zaczarowany tą literaturą. Natomiast no, książka ta w mocny sposób narusza pewien mit, który funkcjonował doskonale o Marku Chłasce. Ale to już musicie odkryć sami. Kolejną książką, którą ja przesłuchałam, to są Podróże po ludzkim ciele. O, tutaj. Książka dotyczy prosto ludzkiego ciała. Natomiast jest pisana i opowiedziana przez lekarza, który opowiada swoje historie związane właśnie z ludzkim ciałem. I to jest mniej więcej gdzieś tam chronologicznie po kolei od góry do dołu leci i na przykład mówi o oczach, mówi o mózgu, mówi o rękach, o biodrach, o miednicy. Przy czym opisując te wszystkie części ciała, podchodzi do tego niezwykle merytorycznie. Oczywiście są tam łacińskie nazwy. Super to jest pokazane, super to jest wytłumaczone, w jaki sposób działa organ, do czego służy. Natomiast co w tej? Zastanówmy się, do czego może służyć ręka. Prosimy o odpowiedzi w komentarzach. Jakiś ty jest dowcipny, Danielu. Naprawdę błyskotliwość level hard. W każdym razie chodzi o to, że on nam bardzo ładnie tłumaczy, w jaki sposób działają stawy i tak dalej, i tak dalej. Ale co jest w tym takiego fascynującego? Bo to nie mogłaby być lektura dla każdego, a ja ją jednak będę klasyfikować dla każdego. Dla jednych troszkę trudniejsza, a dla drugich taka super. A mianowicie to, że autor nie dość, że opisuje przypadki chorobowe związane z tymi właśnie poszczególnymi częściami ciała, to jeszcze na dodatek daje tak genialne metafory. No ja mam jedną tutaj w głowie historię, której nie powiem. No nie mogę powiedzieć. No jak jest ona jedna taka historia? Ale ona jest taka... Dawaj. Jak to powiem, Danielu, to naprawdę to wytniemy. Ale to powiem, proszę bardzo. A zatem historia dotyczy tego, że przyszedł pewien pan do lekarza i powiedział, że nie może sobie poradzić z pewnym przedmiotem w odbycie. Dalej Dobra. Tego nie wytniemy? Wytniemy. Ale poczekaj, to była cała historia, czy coś? Nie, no i chodziło później o to, że lekarz próbował ten przedmiot wyjąć. Niestety tego się tak łatwo nie udało zrobić. Następnie... Ale on sobie to... Słuchajcie, po wysłuchaniu tej historii rzeczywiście wytniemy. Mówiłam ci. Ale w każdym razie, co jest takiego jakby, co mnie szczególnie zafrapowało w tej książce, a mianowicie to, że oczywiście ów pacjent, o którym przed chwilą powiedziałam, został skierowany na prześwietlenie rentgenowskie. I nasz lekarz, zerkając na to prześwietlenie rentgenowskie, mniej więcej, bo ja też dokładnie teraz nie pamiętam, porównał to, co widzi, do pięknego krajobrazu, zachodzącego słońca, jeziora. Rozumiecie? Coś, co jest stricte w ogóle no, ni hu hu romantyczne, tak? No bardzo z krwi i kości, nie chodzi o ten konkretny przypadek, ale w ogóle. Akurat to zapamiętałam. To on to po prostu używa takich wspaniałych metafor, że jemu się to zdjęcie właśnie kojarzy z takim pięknym zdjęciem, pejzażem. Książka jest napisana świetnie pod względem każdym, bo merytorycznie super. Język momentami jest odrobinę trudniejszy, no bo wiadomo, te łacińskie nazwy i te określenia, no trzeba się trochę bardziej przyłożyć, skupić, może nawet zatrzymać. Ale to nie jest w niczym przeszkodą, żeby tę książkę przeczytać i ją zrozumieć. Dlaczego są pewne zależności w głowie, no, na przykład jest operacji w mózgu. No, świetna książka. Kolejna książka, znowu kryminał. Tym razem, jak Małgośka miała październikowy, październikowy kryminalny miesiąc, to ja mam ten listopadowy kryminalny rzeczywiście miesiąc. To jest ostatnia część Katarzyny Puzyńskiej, Śreżoga. Małgosiu, wytłumacz wszystkim, czym jest Śreżoga. Mi to tłumaczyła trzy razy, ja zapomniałam.
A ja muszę powiedzieć, że dowiedziałam się tego na kanale Wielkiego Buka, a mianowicie obserwuję Wielkiego Buka i tam wyjaśniła genialnie, czym jest śrożoga. Więc mam nadzieję, że tego nie sprofanuje, co ona powiedziała, Olga. A zatem śrożoga jest to prześwit, jak wiecie, jest las, jest słonko. I to słonko daje tak w półmroku taki prześwit przez te piękne drzewa, czyli lecą takie promyki słoneczne, a jeszcze oprócz tego jest to takie trochę jakby zamglone. No i to właśnie, co widzimy, to jest śrożoga. Chyba, że jest inaczej, to mnie też wyprostujcie. I bardzo fajnie. My z Zuzą przeczytaliśmy wszystkie poprzednie tomy i cały czas zachęcamy Małgosię, żeby w końcu po nie sięgnęła. Rzeczywiście, no teraz miałaby do nadrobienia tych tomów chyba 10 czy 11. Słuchajcie, fajne jest to u pani Puzyńskiej, że oprócz takich wątków kryminalnych, które są w tej książce, porusza bardzo dużo wątków obyczajowych. I to jest prowadzone z premedytacją od pierwszej książki tej serii. Więc mamy detektywa i jego skomplikowaną relację między byłą kobietą, obecną kobietą, która zostaje jego żoną, po czym się rozstają, bo on wraca do poprzedniej kobiety, z którą ma starszego syna. Czy ja to dobrze wam i zrozumiale wytłumaczyłem? No nie jest to oczywiście istotą tej książki, natomiast ta historia kryminalna, jak zresztą w poprzednich częściach, też jest bardzo, bardzo fajna. Ja bardzo lubię pióro pani Puzyńskiej. Podobają mi się też jej tatuaże. Bardzo serdecznie pozdrawiam. No jest to gruba kniga, ale kto czyta serię, która się dzieje na wsi Lipowo, na pewno będzie zadowolony. Ja w ogóle myślę, że to jest jedna z lepszych książek tej serii, także polecam bardzo serdecznie. Kolejną książką, którą przesłuchałam, ja wróciłam do pracy po koronie, nie? Więc teraz się dużo słucha, jest Przełęcz Diatłowa Anny Matwiejewej. Jak wiecie, ja uważam, że to jest Przełęcz Diatłowa. Jakbyś czytał wszystkie komentarze, to miał być napisane od pewnej dziewczyny, którą serdecznie pozdrawiam, że ona się zajmuje tego typu właśnie, chyba z rosyjskim językiem ma jakiś związek i powiedziała, że jest to zdecydowanie Diatłowa. To ja już wiem, dlaczego tak mówię, bo spotkałem kolegę, który pochodzi, kolegę, starszego kolegę, który pochodzi z Kresów i on mu nie mówił ły. I on właśnie mówił Przełęcz Diatłowa. I dlatego ja sobie pomyślałem, że to jest, widzicie, jak fajnie czytać książki, ile rzeczy można rozwiązać dzięki temu. Przepraszam cię, Małgosiu, mów. O Przełęczy Diatłowa też już mówiłam w poprzednim vlogu bodajże, więc oczywiście odeślę was po raz kolejny do niego. Natomiast w skrócie, no jest to historia, która dotyczy, próbuje się rozwiązać zagadkę śmierci 9 osób na Przełęczy Diatłowa właśnie. Historia dotyczy młodych ludzi, którzy wyszli, chcieli zdobyć 2 szczyty na nartach. To był rok 59, więc wiadomo, że sprzętu nie było specjalnie. Ten namiot, który oni mieli, też był, trudno nazwać go takim namiotem w klasycznym teraz tego słowa znaczeniu. Nikt im nie pomagał, nie mieli za dużo jedzenia. Taki był, powiedziałabym, to wyjazd budżetowy, no ale chyba wtedy trudno było jakikolwiek inny. No i po prostu pewnego dnia, pod koniec stycznia, na początku lutego, nie ma już z nimi kontaktu, czy też ktoś odkrywa ich zwłoki. I te zwłoki są rozrzucone w jakiejś tam odległości. Wiele mitów narosło, jeśli chodzi o tę śmierć tych 9 osób. Wiele pytań powstało po sekcjach zwłok. Anna Matwiejewa w swojej książce próbuje rozwikłać zagadkę Yeti, a może UFO, a może była to broń chemiczna testowana. I szereg innych, oczywiście między innymi też tak banalnych, w cudzysłowie banalnych, jak po prostu śmierć w górach z wyziębienia. Że wyszli, umarli, bo część z tych ludzi była rozebrana. Zabudzili w nocy. No mniej więcej tak. A jak to się dzieje w górach, Danielu, ty najlepiej możesz powiedzieć, że nie jest to takie trudne, żeby wyjść na 3 minuty z namiotu i nie wrócić do niego, prawda? Czy mi się to nie zdarzyło, ale mojemu koledze owszem. No właśnie, dlatego ja tak pozwoliłam sobie tutaj dygresję popełnić. To jest jeden jakby wątek rzeczywisty, natomiast jest też wpleciony wątek fabularny, który mnie, tak jak już mówiłam wcześniej, absolutnie się nie spina z tym wątkiem. Anna Matwiejewa, miałam wrażenie, chciała to troszkę połączyć, żeby to była taka książka trochę sensacyjna, taka właśnie, żeby tam może o tej Przełęczy Diatłowa można było sobie czytać dla rozrywki, tak? No niekoniecznie reportaż. I żeby to chyba osiągnęło szersze grono i szersze spektrum odbioru przez ludzi. Po prostu chciała na tej tragedii ludzkiej zrobić karierę. No tak,
ale można było zrobić rzetelny reportaż, bo tam też są dokumenty różne wykorzystywane, które są aktualnymi dokumentami, to też jest super. Natomiast no to jej po prostu nie poszło, ta rzecz, o której mówię, czyli połączenie tego reportażu, tak, czyli rzeczywiście faktów, które miały miejsce na przełęczy Dyatłowa z wątkiem fabularnym, się nie spina i mi się też nie spiał. To mi jakoś teraz, jak przy końcu tego filmu, same perełeczki. Pierwszą zacznę, to jest Wiktor Paskow i Ballada o lutniku. Przepiękna książka, pełna miłości, pełna zaangażowania. Rodzina, która jest bardzo, bardzo biedna, w powojennej Bułgarii żyje, oszczędza te pieniążki, żyją w jednym malutkim pokoiku, zresztą jak wszyscy pozostali inni ludzie w tej kamienicy. Ojciec jest muzykiem i pewnego dnia decyduje, że syn dostanie skrzypce. W tym celu udają się do lutnika, bardzo już w odpowiednio zaawansowanym wieku pana. I stąd zaczyna się ich taka przygoda, budowanie więzi. To niezwykłe. Tego pana? Nie, ta przygoda dotyczy relacji, jaka jest zbudowana między lutnikiem chłopcem, no między ojcem, tym lutnikiem, ale też swoją rolę odgrywa żona, która w pewnym momencie, wiecie, to były tak biedne czasy, że ludzie mieli zupełnie inne marzenia. Jej marzeniem, tej kobiety, która mieszkała w tym malutkim pokoiku, był po prostu kredens, żeby nie wszystko nie stało na podłodze, i nie mieli pieniędzy na ten kredens, więc któregoś razu jej mąż, który bardzo, bardzo ją kochał, postanawia, to ja ci ten kredens zbuduję. Nie znał nikogo innego, kto miałby narzędzia takie do drewna, więc udają się jeszcze raz z synem do tego lutnika i tak ta więź rośnie, rośnie. To jest książka naprawdę pełna miłości, pełna czułości, odpowiedzialności za drugiego człowieka. Przepiękna rzecz. Wiktor Paskow jest kompozytorem, muzykologiem, napisał też parę sztuk teatralnych i mogłoby się wydawać przez pierwsze kilka stronic tej książki, że jest troszeczkę infantylna, ale niech was to nie zwiedzie. Książka jest bardzo mądra i ciepła i polecam ją bardzo serdecznie. Kolejny audiobook przesłuchałam i to jest audiobook Ktoś musi umrzeć, Sary A. Denzil. Dotyczy to dwójki rodzeństwa oraz pewnej morderczyni. Znają się? No właśnie o to chodzi, że książka, którą przesłuchałam, okazała się drugą częścią. Więc może w pierwszej się po prostu poznali. No, znają się, bo już się dowiedziałam w tej drugiej części. Natomiast pierwszą częścią Ktoś musi umrzeć jest morderczyni, którą teraz słucham. I na pewno o niej też opowiem już w odpowiedniej kolejności. Ale mogę wam powiedzieć, o czym jest ta druga część, bo ona po troszce. Tak, bo ona mnie bardzo, bardzo mi się spodobała i naprawdę super mi się to słuchało i wszystko mi się tam spięło. Historia dotyczy dwójki rodzeństwa, którzy uciekają przed morderczynią. Ta morderczyni przebywała ostatni czas w szpitalu psychiatrycznym, w którym to szpitalu pracowała główna nasza bohaterka. W ślad za naszą bohaterką główną, Leą, idzie ta negatywna, czyli jak to Tola? Tola, jakie to było piękne słowo na antybohatera? Antagonistka. Antagonistka, właśnie to jest to ładne słowo, antagonistka rusza. To jest taka ciekawa rozgrywka właśnie między tą antagonistką, między Izabela, między Leą i jej bratem. Mhm. Bardzo fajne, w kontraście do jedynego dziecka, wszystko się klei, wszystko się spina. Jestem ciekawa początku tej historii i pewnie przesłucham morderczyni. Uważam, że taka tam stabilna czwórka, może nawet. Polecam. A to jest absolutna perełka Dolores Redondo, Kształt serca. Słuchajcie, a Maja Salazar, bo to też jest kryminał, ma 25 lat, skrywa ogromną tajemnicę. Zostaje przydzielona do bardzo skomplikowanego śledztwa. Dodatkowo śledztwo nie dotyczy, jakby się na początku wydawało, tylko jednego zdarzenia, jednego sprawcy, bowiem po cichu, w tajemnicy przed przełożonymi, detektyw, ten główny prowadzący detektyw, rozwiązuje jeszcze jedną zagadkę. Niezwykle pięknie skonstruowane i misternie skonstruowane są te intrygi. Bohaterowie rewelacyjni. Każdy z nich jest naprawdę bardzo charakterny, łącznie niestety z tym mordercą. Fajne jest to, że autorka naprowadza nas na postać, gdzie jesteśmy naprawdę już przekonani, że tak, złapaliśmy mordercę, potem pstryk, przeskakujemy szybko do innej sytuacji i znowu łapiemy za nogi mordercę i to znowu nie on. Petarda. Polecam ją wam z całego serca. Naprawdę nie będziecie się nudzić, mimo tego, że ona jest strasznie gruba.
Dwa ale wieczory. Pięknie wydana też, pięknie nie? Pięknie wydana, tak. Premiera była przed chwilą. To teraz troszeczkę tutaj polecę, słuchajcie. Wyciągam tę książkę, mając nadzieję, że nie naraża się zbytnio na hejt w sieci, aczkolwiek. Ale dlaczego miałabyś się? Nie będziesz nikogo obrażać, tylko po prostu nie, no, nietrafione. No, obrażać nie będę. No. Nietrafione w twoje gusta literackie. Subtelnie rzecz ujmując. Słuchajcie, książka Marty Bijan i Melodia mgieł dziennych. Może ja jestem za stara. Może życie mnie już tak doświadczyło i przeżyłam już tyle sytuacji, że ta książka jest po prostu dla mnie zbiorem infantylnych, absolutnie totalnie dziecięcych, młodzieżowych, przepraszam, każdą młodzież, która ogląda nasz film, mam nadzieję, że tacy też się znajdują, że tak to nazywam. Ale miałam naprawdę ogromne oczekiwania wobec tej książki, ponieważ no, cały BookTube o niej pisze, mówi, to się wszędzie echem roznosi. Dobrze? Bardzo dobrze mówi. Pokrótce wam powiem, historia dotyczy Melodii, czyli młodej dziewczyny, która jest trochę zbuntowana, a która robi karierę. No i jest jej menadżerką druga dziewczyna, która to pomaga jej pisać piosenki, ale właśnie jest takim jej dobrym duchem, który jej pilnuje, bo ta nasza główna bohaterka Melodia no nie umie sobie za bardzo poradzić z życiem, zażywa narkotyki, pije dużo alkoholu, prowadzi rzeczywiście takie życie rock'n'rollowe. Wszystko byłoby fajnie, ale jedyne określenie, które mi się ciśnie na uszy i ono jest mało ciśnie mi się na usta, ono jest mało cenzuralne i ja sobie pozwolę go nie użyć. Mało cenzuralne, Danielu, nie prowokuj mnie do powiedzenia tego, ale tym bardziej cenzuralnym określeniem jest to, że to jest przerost formy nad treścią. To jest absolutnie, ta książka powinna być złożona po prostu, nie wiem, z połówki tych słów, które ona zawiera. To nie jest dobra książka. To jest tak, jakbyśmy mówili o rzeczach niezwykle no proste, jak ktoś ćpa, żyga albo robi różne rzeczy, ale dodajemy do tego całą historię, jakie to w ogóle jest, wiecie, no w tym świecie i ta dziewczyna, której pomaga menadżerka, pisze za nią piosenki, słuchajcie, dramat. Ja miałam tylko jedno przemyślenie. Ratować by mogło tylko to, co teraz mogę podpowiedzieć autorce, pani Marcie Bijan, gdyby poszła tą drogą, to jest tylko taka rzecz, że ja miałam taką myśl, ale od Zuzi tego nie słyszałam, więc zapytam ją, bo nie miałyśmy okazji jeszcze porozmawiać. Ale Martę czy Zuzię? Może Marta też mi się uda. Czy pani menadżerka nie jest przypadkiem alter ego naszej głównej bohaterki? I gdyby tak było... To książka rośnie. To książka zdecydowanie nabiera zupełnie innego wydźwięku. No ale co ci broni taką mieć interpretację? A to, co tutaj jest... Sorry. Ale nie. Kolejny tom przygód Niny Wawriłow, Jędrzeja Pasierskiego, Czerwony Świt. To jest moja trzecia przygoda z tą bohaterką. Tym razem zabójstwo jest znanej aktorki, która ginie w otoczeniu swoich najbliższych przyjaciół. Bardzo fajnie skonstruowana intryga, bardzo fajne rozwiązanie, bardzo fajny, fałszywy trop, na który znowu wpadamy bardzo szybko i bardzo chcemy, żeby to się już sprawdziło, a jednak zagadka jest rozwiązana inaczej. Bardzo mi się podoba pióro pana Pasierskiego, bohaterka też mi się podoba, to silna kobieta i wiem, że na styczeń planowana jest kolejna część przygód pani detektyw. I co? Będziesz czytał? I myślę, że będę czytał. Myślę, że też bardzo tobie by się spodobało, bo ty bardzo lubisz silne postaci kobiece, więc i Amaya Salazar z Kształtu Serca i Nina Wawriłow z tej serii Jędrzeja Pasierskiego to właśnie takie postacie. Fajne, polecam. No i moim absolutnym odkryciem jest książka Z miłości to współczuję, czyli opowieści z Omanu. Słuchajcie, to jest reportaż, ale pisany niezwykle przystępnym językiem. Tak jak na samym końcu autorka mówi, że to jest jej tylko subiektywny jakby ogląd sytuacji. Tutaj są zawarte różne sytuacje, które mają miejsce w Omanie w kontraście do sytuacji, które się dzieją w Europie, w tym tej cywilizowanej, nazwijmy to. Mogłabym wam podać kilka przykładów. To na przykład, co by tutaj wam takiego ciekawego,
No najbardziej brutalne, o czym wszyscy mówią, to są te małżeństwa z młodymi, no, chciałam powiedzieć kobietami, ale to nie ma nic wspólnego z kobietami, po prostu z dziećmi starych mężczyzn, starych typu 70 lat, tak, przepraszam, bo to też może niezbyt dobre określenie, no ale innego nie mam teraz w głowie. I oni jadą, żeby móc uprawiać seks z tymi dziećmi, bo przecież nie można inaczej tego nazwać. Oni nie mogą zawierać małżeństw u siebie w Omanie, to oni sobie wymyślili coś takiego, że są takie pośrednictwa, biura pośredniczące, że zbiera się... Ja zaraz ci powiem. Zbiera się grupka takich starych facetów i jest takie, idą do takiego biura, no i na przykład mówią, że mnie tam boli kolano, a mnie tam, nie wiem, boli łokieć, a ja to chciałbym sobie coś zrobić, nie wiem, z reumatyzmem i chcielibyśmy to zrobić w innym państwie. No i taki pośrednik właśnie wsadza tych ludzi, tych dziadków do autobusu gdzieś tam i wywozi ich do innego państwa typu Pakistan, typu chyba Indie. Nie pamiętam dokładnie, jakie to są miejsca, ale to nie ma znaczenia. W każdym razie nie do Omanu, nie są oni w Omanie. No i są aranżowane takie małżeństwa. I to małżeństwo aranżowane poza granicami Omanu odbywa się w ten sposób, że rodzice oczywiście tych dziewczynek dają na to zgodę, ponieważ dostają za to duże pieniądze. Hindusi są bardzo biednym narodem, więc im się wydaje, że to jest w ogóle super, że ta dziewczynka może mieć pieniądze, żyć na jakimś poziomie. Oprócz tego dostają pieniądze rodzice. Bardzo często niestety takie historie kończą się w ten sposób, że taki dziadek bierze sobie taką małą 12-letnią dziewczynkę, jedzie z nią do hotelu i tam spędzają kilka tygodni. Oni oczywiście biorą ten ślub, tak, nazwijmy go ślubem 3-minutowym, po czym któregoś razu taki dziadek po prostu nie wraca. A rozwód w państwach muzułmańskich odbywa się w taki sposób, że po prostu się mówi tylko 3 razy, chce rozwodu, czy chce się rozwieść, po prostu wyraża się wolę rozwiedzenia. I to wystarczy tylko tyle, nawet nie trzeba tak naprawdę tej swojej małżonki o tym informować. I taka dziewczynka okryta jest później hańbą, nie bardzo ma gdzie wrócić, nie bardzo wie, co ze sobą zrobić. Czasami jak ma odrobinę więcej szczęścia, i to jest też takie duże nadużycie, to co mówię, to taka dziewczynka zostaje zabrana przez tego swojego pana i władcę faktycznie do tego Omanu. No i tam z nim żyje, mieszka, jest powiedzmy drugą, trzecią, piątą żoną, czy którąś tam, bo oni mogą mieć tych żon rzeczywiście wiele, pod warunkiem, że poprzednie się zgodzą, pod warunkiem, że stać go na taką żonę. No i to jest dramatyczne, słuchajcie, ale to jest tylko jedna z tych historii. Czyli co, historie przerażające, ale reportaż świetny. Zobaczcie, bo może zmienicie trochę perspektywę. Po tym, co powiedziałam, pewnie jest trudno zmienić perspektywę, ale jest pewnych rzeczy, tutaj kilka, które nam troszkę może przybliżyć Oman, religię muzułmańską, no i to, co się tam dzieje. Ja uważam, że jest to naprawdę, myślę, że jedna z lepszych książek, które przeczytałam w tym roku. Ostatnią książkę zostawiłem sobie jaką taką wisienkę na torcie, czyli Blizna Olafs Dottir, pani Olafs Dottir. Słuchajcie, jest to historia mężczyzny, który w wieku 40 lat dochodzi do przerażającego wniosku, że nic w życiu nie ma, że niczego się nie dorobił, że żona od niego odeszła, co jest rzeczywiście faktem. Zresztą odchodząc powiedziała mu pewną tajemnicę, zdradziła mu tajemnicę dotyczącą jego córki, więc postanawia zakończyć swoje życie, w tym celu wyjeżdża. Daje sobie tydzień czasu na to, żeby swoje życie zakończyć. A tam, w tym miejscu, w kraju, który dopiero się ogarnia po wojnie, poznaje nowych ludzi i musicie to przeczytać. To jest książka o rzeczach niezwykle ważnych, pisana prostym językiem, mądra, skłaniająca do myślenia. Jest kilka takich zwrotów, które warto podkreślić albo które warto zapamiętać. Jedna z najlepszych książek na pewno, które czytałem w tym roku. Polecam wam bardzo, bardzo serdecznie. I tą książką kończymy podsumowanie miesiąca listopada. 59 minut. Tak, ale nie martwcie się, przetniemy parę rzeczy. Słuchajcie, na dole umieszczamy wam link afiliacyjny. Jeżeli mielibyście ochotę przysłużyć się odrobinę twórcom, jesteśmy twórcami, wow, to słuchajcie, gdybyście chcieli kupić książkę i klikniecie w ten link, to zostaniecie przekierowani do taniej książki, w której to taniej książce na tej stronie znajdziecie większość pozycji, o których rozmawialiśmy. Tak jest. A dzięki temu, że to zrobicie, wasza cena książki się nie zmienia, my jako twórcy dostaniemy z tej transakcji waszej 5%. Słuchajcie, dziękujemy wam bardzo za to, że wytrzymaliście z nami. Nie wiemy, ile to wyjdzie po montażu, ale na pewno sporo. Zbliżają się
Święta, jest coraz zimniej, to dobrze, bo może w tym roku spadnie śnieg i będzie trochę tego lodu w górach, więc ubierajcie się ciepło, szaliki dbajcie i o siebie. Czapki, mocno dbajcie o siebie, trzymajcie się zdrowo. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Pa! Może jeszcze końcówka? Dobra. I co? Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć! Cześć.